Zanim powstanie jakakolwiek innowacja, do kosza trafiają setki pomysłów. My pokażemy wam te, które uniknęły tragicznego końca. Zapraszam na Wiadomości Naukowe. W tym odcinku superkomputer Triton. Roboty dla każdego. Oraz wehikuł czasu z Bydgoszczy. Na rozgrzewkę mały test wiedzy. Czy wiecie, kto jako pierwszy odwiedził Morze Spokoju? Czy był to A. Neil Armstrong, B. Krzysztof Kolumb, czy może C. Ferdynand Magellan? Odpowiedź poznacie pod koniec programu. Morze danych i morze możliwości, a to wszystko nad polskim morzem. Na Politechnice Gdańskiej działa Centrum Doskonałości Niwa, którego sercem jest superkomputer Triton. To gigantyczne narzędzie wykonuje biliard operacji matematycznych na sekundę. Dzięki niemu fachowcy z różnych dziedzin tworzą zaawansowane aplikacje i usługi informatyczne. Powstawać mogą grupy, które tworzą pewne pomysły. Inne grupy mogą przejmować te pomysły i na podstawie ich tworzyć ciekawe rozwiązania. A jeszcze inne grupy już w postaci firm mogą wdrażać je na rynek. Powstające przy użyciu Trytona projekty znajdą zastosowanie m.in. w medycynie, gospodarce i przemyśle, ale też w biologii i fizyce. Powodzenia! Wkrótce niemal na każdym kroku będą nam towarzyszyć roboty. Dzięki projektowi o nazwie RoboCore może to nastąpić już niebawem. Roboty składają się z trzech podstawowych elementów – techniki, oprogramowania i elektroniki. Serce robota zbudowane przez polskich inżynierów łączy w tej przyjaznej obudowie elektronikę i oprogramowanie. Wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie i programowanie z dowolnego miejsca na świecie, może sprawić, że roboty będziemy budować we własnym zakresie tanio i nie posiadając specjalistycznych wiedzy. A aplikacja na smartfona umożliwi programowanie robota, sterowanie nim lub udostępnianie znajomym. Malutkie suszarki, czajniki, żelazka do grona podręcznego AGD dołączyła ostatnio, uwaga, pralka. Dolphy to niewielkie urządzenie przypominające mydełko. Wystarczy włożyć je na przykład do umywalki, podłączyć do prądu, dolać odrobinę płynu do prania i gotowe. Po około 30 minutach nasze rzeczy będą czyste i pachnące, a to wszystko dzięki wykorzystaniu technologii czyszczenia ultradźwiękami. Co ważne, urządzenie zużywa około 80% mniej energii niż pralka, a nawet wielokrotne pranie z Dolphy nie pozbawi naszych ubrań koloru. Chyba każdemu z nas choć raz zawiesił się komputer niszcząc efekty mozolnej pracy. Aby nas przed tym chronić, specjaliści z Bydgoszczy opracowali wehikuł czasu, narzędzie pozwalające na szybszą i skuteczniejszą naprawę błędów w oprogramowaniu. Można porównać to do czarnej skrzynki, która rejestruje parametry lotu. Gdy coś jest nie tak, możemy wrócić do momentu awarii, zdiagnozować przyczynę i od razu ją naprawić. A potem spokojnie możemy kontynuować pracę. Zanim się pożegnamy, rozwiążemy zagadkę. Poprawna odpowiedź to A. Morze Spokoju było w 1969 roku miejscem lądowania modułu księżycowego Apollo 11, czyli statku pierwszej załogowej misji księżycowej. Dziś nasza misja dobiegła końca. To wszystko w Wiadomościach Naukowych. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.